W metodologii w przypadku polemik na moim kanale przyjąłem zasadę, że jeśli krytykuję nauczanie jakiegoś nauczyciela chrześcijańskiego, to nie podaję jego danych imiennych czy nazw służb, tylko odnoszę się do poglądów. Natomiast jeśli są to kulty niechrześcijańskie, sataniczne, takie jak Adwentyści Dnia Siódmego, takie jak te, które są związane ze Świadkami Jehowy, czy Raselitystami, czy New Age'owcami, czy Krystadelfianami, czy podobne, całkowicie niezwiązane z chrześcijaństwem nurty jak mahometanizm, czy hinduizm, czy buddyzm, to wtedy podaję to z imienia i nazwiska. Dzisiaj mamy ten właśnie drugi przypadek. Jest to kult niechrześcijański, nie mający nic wspólnego z historycznym chrześcijaństwem, wyznający innego Boga niż chrześcijanie, wyznający inną drogę tego fałszywego Boga z fałszywym obrazem człowieka. Według tego kultu ludzie po śmierci nie idą do nieba. Według tego kultu ludzie po śmierci niegodziwi nie idą do piekła. Według tego kultu jest tam co prawda podobne nazewnictwo, ale w hinduizmie też używa się imienia Jezus, w mahometanizmie też używa się imienia Jezus i nie czyni to w żaden sposób tego mahometanizmu albo hinduizmu bardziej chrześcijańskim. Tak samo jest tutaj. Jest dużo nazw, do których przywykliśmy jako chrześcijanie, ale nie są to chrześcijańskie rzeczy. Dlatego tutaj jest wymieniona ta grupa z nazwy i lider, czy jeden z głównych mówców jest wymieniony z imienia i nazwiska. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Widziany na tym nagraniu mężczyzna wyrąbuje przerębel, w której za chwilę zobaczymy, że ochrzci wierzącego w Pana Jezusa chrześcijanina. Oby ten obrazek był takim otrzeźwieniem dla tych, którzy ulegają różnego rodzaju fałszywym naukom, bo niestety wielu jest takich, którym taka zimna kąpiel nie jako chrzest, tylko jako zwykła zimna kąpiel by się przydało. Ci ludzie wierzący na tych filmikach, którzy tutaj wyrąbują tę przerębel i którzy są w niej zanurzani, nie mają związku z treścią dzisiejszego nagrania. Dzisiejsze nagranie jest niestety dotyka fałszywego nauczania dosyć popularnego kanału i dosyć popularnego fałszywego nauczyciela. Dzisiejszy odcinek jest o tak zwanym Bible Project. Bible Project. Jest to bardzo ładnie, graficznie przedstawione wielkie kłamstwo. I ponieważ jest to kłamstwo i fałszowanie obrazu Boga, fałszowanie obrazu przyszłości człowieka, obrazowanie drogi zbawienia, to nie mam żadnej społeczności z nikim, kto to promuje. Więc jeżeli ktoś z mojego otoczenia to promuje, to niech się nie zdziwi, że nie będzie już z mojego otoczenia, bo będę taką osobę po prostu traktował na podstawie Tytusa 3:10. Nie może być żadnej społeczności światłości z ciemnością, a ten produkt to jest
ciemność, nauczanie New Age. Antychryst uczy tak jak oni. Ponieważ materiał dowodowy jest drastyczny, co było widać w pierwszej wersji tego nagrania, to ta wersja nie zawiera materiału dowodowego. Materiał dowodowy macie dostępny tutaj pod tym linkiem i możecie go tam sobie zobaczyć. Ten fragment to jest fragment dotyczący rzekomo pierwszego rozdziału listu do Hebrajczyków. I słyszeliśmy tutaj, że dla tego autora Pan Jezus Chrystus jest kimś innym niż Bóg i jest tutaj wyraźnie przez niego podkreślone, że jest to tylko tak bardzo, jak to możliwe, utożsamienie z Bogiem, ale nie jest to wyraźnie pokazane, czego uczy pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków. A czego uczy pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków? Tu mamy wyraźnie powiedziane, że Bóg Ojciec modli się do Syna, tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłę sprawiedliwości, berło królestwa Twego. Czyli skoro Bóg Ojciec nazywa Jezusa Bogiem, to nie dla autora listu jest Jezus Bogiem. Poza tym nie ma tutaj żadnych metafor w tym pierwszym rozdziale. Tu jest wyraźnie pokazane, że Bóg Ojciec modli się do Jezusa, do Syna, przed tym, gdy wprowadza go na świat i w trakcie, gdy wprowadza go na świat. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości, berłem królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość. Przetoż namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela nad uczestników Twoich. Oraz Tyś, Jahwe, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Wyraźnie Bóg Ojciec nazywa Jezusa Jahwe. Natomiast, jak widzieliśmy w tym materiale, jest tutaj bluźnierstwo na temat Jezusa, że Jezus jest jak promienie słońca, jest odrębny od słońca, jest jak pieczęć odbita w laku w porównaniu z pieczęcią. Jest po prostu w tym Bible Project wyraźnie widoczne, że oni nie uznają Jezusa jako jedynego prawdziwego Boga, poza którym nie ma Boga. Nie uznają nauczania Biblii, że Bóg odwiecznie istnieje w trzech równych sobie osobach. Nie uczą, że Jezus jest odwiecznym Synem Bożym. Jest to nauka antychrysta, to co oni propagują. Jest to bardzo niebezpieczne mieć cokolwiek z tym wspólnego. Bóstwo. Ponownie, materiał dowodowy jest tu pod tym linkiem. Znowu, pierwszy rozdział Jana mówi wyraźnie, że to Jezus na początku stworzył niebo i ziemię. I czytamy o tym właśnie w Ewangelii Jana. I gdy czytamy w pierwszej Mojżeszowej, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, to chodzi o to, że to Pan Jezus Chrystus na początku stworzył niebo i ziemię. I na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. To było na początku u Boga. Wszystkie rzeczy przez Nie powstały, a bez Niego nic się nie stało. Co się stało? W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. I światłość w ciemności świeci, a ciemność jej nie ogarnęła. Był człowiek posłany od Boga, któremu imię było Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby świadczył o światłości, aby przezeń wszyscy uwierzyli. Nie był on światłością, aby świadczył o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Na świecie był i świat przez niego uczyniony jest, a świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli, lecz tym, którzy go przyjęli, dał moc stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny się narodzili, ale z Boga się narodzili. I widzimy wyraźnie, że dla autora tego materiału jest Jezus odrębny od Boga, tak jak Słowo jest od myśli. A przecież Biblia tutaj wyraźnie mówi
Bogiem było Słowo. I co przekręcają? Mówią, że boskie było Słowo. No oczywiście Bóg jest boski, boskość Boga jest faktem, ale w tym miejscu powiedzenie tego ma na celu odebranie boskości Jezusowi Chrystusowi. A Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Bóg odwiecznie istnieje w trzech równych sobie osobach. Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Tego w tych materiałach nie ma nigdzie powiedzianego. Nie jest powiedziane, że Jezus jest odwiecznym Synem Bożym, a Biblia wyraźnie mówi, że Jezus Chrystus jest jedynym odwiecznym Synem Bożym. I te materiały dlatego są materiałami antychrystusowymi. One są potępione przez Pismo Święte i ktokolwiek ma z nimi cokolwiek wspólnego, ściąga na siebie odpowiedzialność przed Bogiem. Bóg przeklął tych, którzy te materiały przygotowują i dystrybuują, i ci ludzie są pod przekleństwem, bo propagują fałszywą Ewangelię. Dokładny cytat tego człowieka jest tu pod tym linkiem. Ten fałszywy nauczyciel, będący mózgiem Bible Project, będącym głównym teologiem tego projektu, mówi wyraźnie, że Bóg nie stworzył, nie przygotował piekła, tylko że to człowiek sam sobie piekło na ziemi stworzył. Jest to taka koncepcja bardzo podobna do tego, czego uczą nas ludzie niewierzący. Oni też twierdzą, że jest piekło kobiet i tym podobne koncepcje. To jest całkowicie fałszywe nauczanie. I mówi, że to człowiek stworzył sobie piekło. Natomiast Biblia mówi przecież wyraźnie: potem rzeczę tym, którzy będą po lewicy, idźcie przeklęci w ogień wieczny, który jest przygotowany dla diabła i aniołów jego. To mówi Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, 41 werset. I pójdą ci na mękę wieczną, ale sprawiedliwi do życia wiecznego. Widać wyraźnie, Pan Jezus mówi, że pójdą na mękę wieczną, do piekła przygotowanego dla diabła i jego aniołów. Człowiek przygotował piekło dla diabła i jego aniołów, według tego człowieka, który jest głównym autorem Bible Project. No więc od razu widać, że jest to fałszywy nauczyciel. Łukasza 12, 4-5 także mówi wyraźnie. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 4 i 5 werset. Jest napisane w ten sposób: a mówię wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Ale wskażę wam, kogo się bać macie, bójcie się tego, który, gdy zabije, ma moc wrzucić do piekła, do ognia piekielnego. Zaiste powiadam wam, tego się bójcie. Wyraźnie jest powiedziane, że piekło to jest związane z ogniem piekielnym. Ogień, a nie żadna ziemia. Mało tego, jest powiedziane pod koniec, że jak nie będzie już ziemi i nie będzie nieba, to śmierć i piekło zostaną umieszczone w jeziorze ognia i siarki, czyli one są niezwiązane z ziemią i niezwiązane z niebem. Także mamy wyraźnie pokazane Łukasza. Przeczytaliśmy Mateusza 10, 28. Mateusza 10, 28. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Oraz Objawienie 20:15. Objawienie 20:15. Jeśli kto nie był zapisany w księdze życia, wrzucony był w jezioro ogniste. A także Objawienie 21:8.
21:8. Lecz bojaźliwym i niewiernym i obmierzłym i zabójcom i wszetecznikom i czarownikom i bałwochwalcom i wszystkim kłamcom część ich dana będzie w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Każdy, kto bierze udział w propagowaniu Bible Project, będzie w jeziorze ognia i siarki zgodnie z tym wersetem, bo jest powiedziane, że każdy kłamca się tam znajdzie. Więc żaden chrześcijanin nie ma nic wspólnego z takimi kłamstwami i jeżeli ktoś to toleruje, takie kłamstwa w swoim otoczeniu, znaczy, że wypiera się Chrystusa, nic z nim nie ma wspólnego. Jedynie używa religii do swoich prywatnych interesów. Nie ma to nic wspólnego z działaniem Ducha Świętego. Jeśli takie coś się dzieje, to znaczy, że mamy do czynienia z kimś, kto w ogóle nie rozumie, czym jest świętość Boża i Ewangelia. Materiał dowodowy jest tu, pod tym linkiem. Jak widać, słowa tego fałszywego nauczyciela, który stoi za Bible Project, jednoznacznie sprzeciwiają się Pismu Świętemu w wielu miejscach. Ja przeczytam kilka miejsc, trzy albo dwa. Najpierw Rzymian, 3 rozdział, 23 werset. Bo wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej i bywają usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg wystawił jako ofiarę przebłagania we krwi Jego przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie grzechów przedtem popełnionych w cierpliwości Bożej. Widzimy wyraźnie, że to Bóg złożył, jak to widzimy, ofiarę z baranka doskonałego, którym był Pan Jezus Chrystus. A ten bluźnierczy, fałszywy nauczyciel śmieje się, że to rzekomo jakieś, nawet nie mogę tego powtórzyć, Izajasz 53:6, Izajasz 53, rozdział 6, werset. Pobłądziliśmy wszyscy jak owce, każdy skierował się na własną drogę, a Pan go obarczył winą nas wszystkich. I 10, Pan jednak chciał go zmiażdżyć cierpieniem. Jeśli odda swe życie na ofiarę zadośćuczynienia, to ujrzy potomstwo, wydłuży swoje dni i przez niego spełni się wola Pana. I kolejne miejsce, Dzieje Apostolskie 2:23. Tego za postanowioną radą i przejrzeniem Bożym, wydanego wziąwszy i rękami bezbożników ukrzyżowawszy, zabiliście. Czyli widać wyraźnie, że to był plan Boży, żeby Pan Jezus Chrystus jako doskonały baranek złożył krwawą ofiarę za nasze grzechy, a nie tak jak ten fałszywy nauczyciel przedstawia. I cały ten jego Bible Project to jest bluźniercza inicjatywa. Jeśli masz cokolwiek z tym wspólnego, to uciekaj od tego, bo to jest Boży gniew, ciąży nad każdym, kto w tym bierze jakikolwiek udział, kto udostępnia to na Facebooku, jest pod Bożym gniewem, kto udostępnia to na YouTubie, jest pod Bożym gniewem, kto mówi o tym inaczej, jak ostrzegając ludzi, jest pod Bożym gniewem. Blokuj wszystkich, którzy nie potępiają tej inicjatywy. Oddziel się od każdego, kto nie ma wyrobionego zdania na temat tej inicjatywy, ponieważ są to zwodziciele i oszuści, którzy celowo chcą cię wciągnąć w złą drogę. Nie zachęcam do oglądania materiału dowodowego, ale jest on tu pod tym linkiem. Jeżeli chcesz, możesz się z nim tam zapoznać. Ale wszelkie szkody duchowe, jakie poniesiesz w wyniku tego, są na twoją odpowiedzialność.
Ja nie chcę, żebyś musiał być narażony na oglądanie tego. Producenci tego projektu Bible Project, Biblia Projekt, wyczerpują całkowicie definicję Pawła z listu do Filipian, 3 rozdział. I tutaj widzieliśmy, jak on fałszywie mówi, że skoro ojczyzna jest w niebie, nie znaczy, że mamy oczekiwać, że będziemy do nieba wzięci. A przeczytajmy z Filipian, 3 rozdział, od 15 wersetu. Ilu nas tedy jest doskonały, tak myślmy, a jeżeli w czymkolwiek inaczej myślicie, to i Bóg wam objawi. Ale do czegośmy doszli, w tym według tego samego prawidła postępujmy i tak samo myślmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i zapatrujcie się na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Albowiem wielu postępuje, o których wam często mówiłem, a teraz i z płaczem mówię, jak nieprzyjaciele Krzyża Chrystusowego, których końcem jest zatracenie, których Bogiem brzuch, a chwałą hańba ich, którzy myślą o rzeczach ziemskich. Nasza bowiem ojczyzna w niebiosach, skąd oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni poniżone ciało nasze, aby się stało podobne chwalebnemu ciału Jego, według skutecznej mocy, którą też wszystko podbić sobie może. Więc widać wyraźnie, że Pan Jezus przyjdzie i weźmie chrześcijan do nieba, a nie tak jak ten zwodziciel twierdzi, że nie mamy oczekiwać, że będziemy wzięci do nieba. A pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, który tutaj też przez ten Bible Project jest całkowicie sfałszowany, nawet go nie przytaczam, bo to jest stek bluźnierstw, to jest nauczanie bardzo podobne do nauczania raselityzmu i Adwentystów Dnia Siódmego i Świadków Jehowy i tym podobnych grup. Oczywiście w detalach drobnych się różnią, natomiast co do zasady jest to po prostu fałszywe nauczanie, diabelskie, i każdy, kto bierze w tym udział, ma na sobie gniew Boży. I 4 rozdział 1 Tesaloniczan. A nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, żebyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nadziei nie mają. Albowiem, jeśli wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przywiedzie z Nim, bo to wam powiadamy słowem Pańskim, że my, którzy żywi, pozostaniemy do przyjścia Pańskiego, nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan przy okrzyku, przy głosie Archanioła i przy trąbie Bożej zstąpi z nieba, a umarli w Chrystusie powstaną pierwej, potem my, żywi, którzy pozostaniemy wespół z nimi, pochwyceni będziemy w obłokach na spotkanie Pana na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy. Przetoż pocieszajcie jedni drugich tymi słowami. I jeszcze Ewangelia Jana, 14 rozdział, 1-3 wersety. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, to bym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. I gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdziem ja jest i wy byli. I widzimy, jeśli ktokolwiek, cokolwiek ma wspólnego z tym Bible Project, jest twoim liderem, to się oddziel. Jest ktoś w twojej grupie religijnej, to wyjdź z tej grupy, nie miej z tym nic wspólnego. Jest to satanistyczne zwiedzenie, trzymaj się jak najdalej. Oddziel się od tego, abyś nie ściągał na siebie Bożego gniewu i przekleństwa. Dziękuję Państwu za uwagę. Zostaliście ostrzeżeni. Teraz to już jest Wasza odpowiedzialność. Jeśli ktoś nie usłucha ostrzeżenia, krew jego na jego własną głowę, sam jest sobie winien. Tym razem już nie starczyło zakładek. Więc tu nad głową nie będzie się wyświetlała chmurka, ale na końcu filmu będzie ta linka do takiego filmu, gdzie jest materiał dowodowy. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna.
Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść Antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało, stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas.